Ja mówiłem Państwu, że będziemy bardzo mocno konsekwentni w realizacji tych planów związanych z S6. Wiem, że również bardzo duże emocje koło brzegu wzbudziła ta inwestycja, bo to jest prawda, inwestycja historyczna dla nie tylko koło brzegu, ale dla całego regionu. Parametry, które Państwu tutaj podawałem, drogi ekspresowej, powodują, że byłby to niemal cywilizacyjny skok komunikacyjny nie tylko dla naszego pięknego miasta, ale również dla regionu zachodniego. Ten wniosek on jest ze stycznia 2010 roku. To jest coś, co pokazuje, że jesteśmy bardzo konsekwentni w tych naszych działaniach. I to jest właśnie moja ogromna prośba. To znaczy, ja skierowałem takie zaproszenie o racjonalną i rzeczową rozmowę wszystkich stronnictw, które zajmują się samorządem, polityką, koło brzegu w szczególności, żebyśmy akurat, to jest taki skandal, akurat tą inwestycję wyłączyli spod jakiegoś doraźnego sporu politycznego, ponieważ to jest coś, co służy absolutnie miastu, regionowi i nie ma powodu się licytować. Jeśli uda nam się to zrealizować, a nikt nie będzie w tym przedsięwzięciu przeszkadzał, to ja obiecuję solennie Państwu dzisiaj publicznie, że podziękuję wszystkim, każdemu stronnictwu, że po prostu wystarczy, że będzie wkład nie przeszkadzany, to będzie ogromnie duży wkład w przedsięwzięcie, realizację tego ogromnego, dziejowego dziejowe przygotowawcze do Euro 2012, bo Kołobrzeg jest dzisiaj w cudzie tej rywalizacji. To, co może dzisiaj Kołobrzegowi zaszkodzić, to taki niepotrzebny spór, taki kołobrzegski, tylko w takich kategoriach można traktować. Jesteśmy dzisiaj w czubie, jeśli chodzi o ośrodek przygotowawczy. Bardzo dobrze jesteśmy oceniani i ludzie, którzy tu przyjeżdżają, mówią, że absolutnie pierwsza dziesiątka, a ma być 16 wyłonionych tych dni, to jest absolutnie pierwsza. Kołobrzeg jest postrzegane jako miasto nietuzinkowe. Jesteśmy miastem ciekawym. Czego nawet dowodem jest to, że mieli się siło, panie pośle. Pierwsze 16 jesteśmy. Centrów pobytowych, ale już takie małe rozmowy prowadzimy z pewnymi federacjami piłkarskimi, które przyjadą, będą patrzały na nasze możliwości i hotelowe, i naszego stadionu, który zostanie wykonany no może i do końca roku, chociaż zakładany jest zgodnie z umową termin do kwietnia 2011 roku. Żeby nie ta pogoda zimowa, to by był pewny, ale tak nie do końca w tej chwili jestem pewny. Ja chcę, żeby to wykonano bardzo dobrze, nie w pośpiechu, żebyście mieli z czego spojrzeć na realizację budowy pod Regionalnym Centrum Sportu, gdzie zostały postawione 4 maszty, które robią bardzo znakomity wizualny efekt. Było powiedziane już na temat Regionalnego Centrum Kultury, drugi etap. Cieszy mnie to, że pan minister przyznał nam prawie 1 milion złotych do finansowania. I ten procent dofinansowania w całości może wynieść nawet 83%. My dołożymy 17% do tego wszystkiego, co jest kwotą dla nas bardzo zadowalającą. Co do drugiego etapu, także już powiedział tutaj pan poseł, że ministerstwo zgodziło się na przerzucenie środków finansowych z trzeciego na drugi etap. Procentowo do kwoty jakby kosztorysowej jest to 60%, ale ja wierzę w to, że to może być 75% dofinansowania ze środków zewnętrznych, z czego się też bardzo będę cieszył. Budowa ścieżki rowerowej w stronie Morskiej Kołobrzeg, Giżyno oraz miasto Bar. Poziom dofinansowania 85%. Realizacja od kwietnia do końca tego roku powinna nastąpić, także będziemy się cieszyli ze ścieżki rowerowej na odcinku 14 km. Nie tak dawno otworzyliśmy nową pobudowaną szkołę faktycznie, bo to jest niby remont, ale można to powiedzieć w kategoriach jakby powstawienie nowej szkoły podstawowej numer 6. Bardzo ładnie zrobiona inwestycja. Nasze dzieci tam i rodzice się cieszą z tego tytułu. No i tak jak powiedziane było, odbudowa i rozbudowa brzegu morskiego w Kołobrzegu. W chwili obecnej trwa procedura sprawdzania ofert, wykonawcy, 6 oferentów. Niedługo nastąpi realizacja. Także w chwili obecnej jest przeglądanie procedury odwoławczej
na remont brzegu. Tak jak tutaj pan profesor powiedział, od połowy kwietnia ma uruchomić się do końca października kamera telewizji TVN, która będzie nam promowała miasto i pokazywała naszą pogodę. W ciągu 2 tygodni prawdopodobnie podpiszemy już umowę na pełną kwotę realizacji stref uzdrowiskowych. W chwili obecnej jest realizacja Rodziewiej Czubny. I jesteśmy po przetargu termomodernizacji przedszkoli naszych dwóch, które bardzo ładny wynik finansowy nam dały. Jak wiecie, realizujemy tak dużą masę inwestycji przy wsparciu instytucji europejskich, że budżet miasta jest wyjątkowy w skali historii tego miasta, jeśli chodzi o inwestycje, wkład miejski do inwestycji. To jest ważne, bo jeśli miasto zadłuża się na przejedzenie, w cudzysłowie, no to jest to kłopot dla miasta. Natomiast jeśli miasto zadłuża się, podejmuje decyzje kluczowe ze względu na rozwój tego miasta, ale tylko i wyłącznie w celu takim, żeby inwestować, no to raczej chwała dla osób, które potrafią skutecznie zyskiwać środki dla tego miasta i środki na inwestycje. Pan profesor wspominał tu o kwotach, które po przetargach okazują się w porównaniu z kwotami szacowanymi. Wspólnie z miastem mamy realizować ulicę Wylotową, przebudowę tej ulicy Wylotowej, nowe oświetlenie, odwodnienie, ścieżka rowerowa, chodniki, zatoki autobusowe, bezkolizyjne przejścia dla pieszych. Szacowaliśmy, że będzie to kosztowało 9 milionów złotych. I teraz, panie pośle, strzeli pan ile? Wie pan ile? Dużo jeszcze wiem, ale poniżej 6 milionów złotych, 5 milionów 600 tysięcy złotych, z 9 planowanych u nas, także te kwoty, te wyniki przetargów osiągają takie zmniejszenia kosztów.